Cześć, ja jestem Paweł Malinowski, a wy jesteście widzowie i chyba ostatni odcinek Moja reakcja na świnka Pepa spodobał się wam bardzo, bardzo, bardzo. Brakuje tam 5 łapek do 20 tysięcy, ale wrzucam ten odcinek, bo ja was naprawdę, naprawdę lubię. Ale wy zostawcie tym razem 25 tysięcy łapek w górę i będziemy kwita, okej? No i subskrypcje, żeby Little Georgie nie przyszedł do was w nocy ze swoim dinozaurem. Aha, zapomniałem powiedzieć, wbijajcie na Instagram, bo tam wrzucam same paskudne zdjęcia tego oto przystojniaka. George chce pierwszy wskoczyć do kałuży. George, błagam cię, nie rób tego. Stój, George. Muszę sprawdzić, czy tu jest bezpiecznie. Właśnie tak, George, stój, to nie jest kałuża ani błoto. Coś innego, nie wiem, budyń czekoladowy. Dobrze, możesz tu wskoczyć. A, zapomniałem, to są świnki, prawda? Kto był w chlewiku świńskim, ten wie, co lubią świnki robić. Ale ty, Pepo, naprawdę... Nie płacz, George, muszę cię pilnować. Tylko ja mogę się taplać w górę. Pepa i George świetnie się bawią w kałuże. Słuchaj, George, chodź, zawołajmy tatę. Nie ma to jak wytaplać się w błotku i zawołać rodziców, nie? Wielkie nieba. Tato, tato, czy wiesz, co robiliśmy? Tak, Pepo, wiem, co robiliście. Ubrudziliście ubrania, które wam wczoraj kupiliśmy. Niech pomyślę. Czy oglądaliście telewizję? Czy oglądaliście telewizję? 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 Jeśli ktoś po oglądaniu telewizji wygląda tak jak Pepa i George, to nie wiem, co ogląda wiadomości. Nie, tatusiu. Kąpaliście się? Nie, nie. Już wiem. Na pewno skakaliście po kałużach. Dokładnie to po jednej kałuży. Kałuży pełnej... Tak, tak, tato. Skakaliśmy po kałużach. O, jesteście bardzo brudni. O. No cóż, to tylko błoto. Czy w tej bajce wszyscy mają problem z węchem? No, ja nawet za monitora czuję, że to nie jest błoto. A wy? Weźcie mi, napiszcie w komentarzu, bo to może ja mam problem z węchem. Sprzątnijmy, zanim mama zobaczy ten bałagan. Tato, gdy już się wyczyścimy, przyjdziecie z mamą się z nami pobawić? Tak, pobawimy się wszyscy w ogrodzie. Pobawimy się w pasowanie. Mama będzie was trzymać, a ja będę was pasował! No wiecie, w szkołach też jest pasowanie na ucznia, jakieś tam pasowanie na coś. Nie chodziło mi o to, że będzie ich lać pasem. Pepa i George zakładają kalosze. Mama i tata też się ubierają. Ja bym wolał umieścić poduszkę w spodniach, aby pasowanie zbytnio mnie nie bolało. Wszyscy lubią skakać po kałużach. Przyznaję, po kałużach lubię skakać. Ale to nie była kałuża, koniec! Pepa trzyma wąż. A wąż trzyma Pepę. A mama świnka odkręca wodę. A woda odkręca mamę świnkę. Co? Gdzie jest woda? Śmigus dingus, świniaku! Co jest grane? Bipolar. Nie ma drugiej takiej jak ona. Ja nie mogę. Mają wodę, a na poprzednim odcinku skakali do kałuży? Wyobraźcie sobie, że Freeze robi challenge. Skaczemy do kałuży, a nie do basenu. Bo po co mi basen, jak mam kałużę za domem pełną błota? Bipolar. Pepa i George uwielbiają błotny basen. A tak na marginesie, Freeze wyzwał chomika świra do Hot 16 challenge. Niewiarygodne. Lody, lody! Pani Królik jest lodziarką!
Pani Królik jest chłodziarką, górnik jest węglem, kierowca autobusu autobusem, a ja jestem kim, kurczę, YouTube'em? Czy internetem? W sumie być internetem byłoby fajnie, wszystko miałbym w głowie. Lody! 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 To pamięta takie ciężarówki Family Frost kiedyś jeździły i była tam taka muzyczka? Ja bałem się zbliżać do tej ciężarówki. Bałem się, że pan mnie porwie. Nigdy nie wsiadajcie z tymi do samochodu, a tym bardziej do ciężarówki z lodami. Czy George i ja możemy zjeść lody? No cóż, dzisiaj jest wyjątkowo gorący dzień. Czy ja też mogę dostać loda? Wszyscy lubią lody. Jakie lody chcecie? Poproszę panią o rożek lodowy. To samo dla mnie i dla taty świnki, proszę. Aha! A czego sobie życzy szanowny George? Nie wiem, pewnie loda w kształcie dinozaura. Dinozaur! Dinozaur? Ha! Widziałem. Kto również się domyślał, pisze w komentarzu dinozaur! Dinozaur? Dinozaur? Dinozaur! Dźwig! Głuptas, George! On zawsze na każde pytanie odpowiada dinozaur. Tak się szczęśliwie składa, że mam lody w kształcie dinozauru. Dinozaur. George, zjedz loda zanim stopnieje. Dinozaur. George'owi tak podoba się lód w kształcie dinozaura, że nie chce go zjeść. Nie będziesz mówiła mi jak mam żyć. Jak będę chciał, to ten lód mi się roztopi, go zliżę z podłogi, tak mamo? Dziękuję pani. Miłego dnia. George, powinieneś zjeść loda, zanim całkiem się rozpuści. A, to nieszczęście. To trudno, George. Poczęstuj się lodami taty. Na pewno się nie pogniewa. Ha! George był w zmowie z tatą. No nieważne, w każdym razie to było kartowane. Lecimy dalej, kolejny odcinek. I pamiętajcie, 25 tysięcy łapek w górę i lecimy z kolejnym. Moja reakcja na... I napiszcie, czy znowu ma być świnioczek, pepioczek? Czy może tym razem Miraculous, Biedronka i czarna świnka. Kot znaczy się. Miau. To spaghetti jest przepyszne. Tata mówił, że to była kałuża, nie błoto. A to nie jest spaghetti, tylko talerz powędrownic. Matka chciała na ryby i z tobą, a ty co, wyżerasz przynętę. Wstydź się. Mój tata robił spaghetti. Ale normalne, nie z dżownicami, jak mama Pepy. Od razu widać, że jesteście braćmi. Nie tylko po tym. No co, chciałem się poczuć, jakbym występował w tej bajce, tak? Peppa, George i ja zrobimy przedstawienie kukiełkowe. Wspaniale! Nas też zaproście. Do zobaczenia! Przedstawienie? Brzmi świetnie. Zdążę jeszcze zjeść trochę spaghetti. Ja też mogę dokładkę? Przedstawienie się rozpoczyna. Biletiki do kontroli! 200 zł się należy! Co, chyba nie myśleliście, że to będzie darmowe przedstawienie? Ale przecież sami nas zaprosiliście na to przedstawienie! No i co z tego, na przedstawienie garnków, czy patelni, czy jakiś tam super ultra coder też zapraszają za darmo, ale nie dzwonią. Siema, przyjdźcie zobaczyć garnki, dostaniecie darmowy garnek, a wychodzisz z umową podpisaną na 20 tysięcy za mega hiper garnki, które możesz kupić w Tesco za 10 zł! Nie dajcie się na to nabrać i ostrzeżcie swoją babcię! I tam mam na imię Chloe. Ja jestem Peppa. Dinozaur! Przerażający dinozaur! No proszę, było świetnie! Brawo! Brawo! To było dobre! Dajcie im Oscara! There's a mistake. Jestem wujek Świnka. Witaj, wujku Świnko. Witaj, Pepo. Chyba to przedstawienie bardzo zraniło serduszko wujka Świnki Pepy. Wygląda zupełnie jak ty? Myślę, że zrobili mi za duży brzuszek. No na moje oko zrobili troszeczkę za mały. Troszeczkę. O, obiad mi bardzo smakował. Wujku Świnko, czy teraz mocno zaśniesz i będziesz głośno chrapał? Fuj, to już wolę, żeby chrapał niż prykał. Muszę wywietrzyć pokój, zaraz wracam. Tata mówi, że zawsze po obiedzie zasypiasz i głośno chrapiesz. Od razu widać, że są braćmi.
Co? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Łazienka jest zamknięta, ha? Mama Świnka i Pepa poszły do sklepu pani Królik. Nie żebym się przywalał, ale po pierwsze, pani Królik podobno handlowała lodami, a nie butami. A po drugie, gdzie są maseczki, przepraszam bardzo, gdzie są rękawiczki, ma 30 ty... Panie komendancie, było. Dzień dobry, pani. Witam, panie. Patrzcie, jaka oburzona, że klient przyszedł. Też nie ma maseczki ani rękawiczek. Chciałybyśmy kupić nowe buty dla Pepy. Czerwone! Jestem pewna, Pepo, że znajdziemy dla ciebie buty. Czerwone! Proszę, a nie... Czerwone! To był kapturek! Proszę. Oczywiście czerwone! Widzicie, magiczne słowo proszę i pani Królik z zapazuchy wyciągnęła ten karton z pięknymi butami. Nowe czerwone buty! Czerwone korale, czerwone niczym wino. George i tata Świnka grają w pokera na pieniądze. George już wygrał całą wypłatę taty Pepy. Tata Pepa nie wiem teraz za co zapłaci, za rachunki, za prąd, za wodę. Tato, mam nowe buty, czerwone. Ach tak, czerwone. Niczym wino. Tak mi się podobają moje buty, że ich ani na chwilę nigdy nie zdejmę. Pepo, czy na pewno nie chcesz zdjąć butów? Już nigdy nie zdejmę moich butów, mamusiu. Pepa, nie zdejmie tych butów nawet kiedy będziesz szła do piachu. Do piaskownicy znaczy się. Przejęzyczenie każdemu się może zdarzyć. Całą noc padał deszcz i ogród jest mokry. Kogo obchodzi to, że padał deszcz i cały ogród był mokry, przepraszam bardzo? O czym to jest odcinek? O pięknych czerwonych butach Pepy czy o trawniku przed domem świnki Pepy? Mama Świnka założyła kalosze. Tata Świnka założył kalosze. George też założył kalosze. A Świnka Pepa założyła pelerynę niebieską i zniknęła. Tak samo jak znikam już ja, ponieważ dzisiejszy odcinek dobiegł już końca. 25 łapek, 22 łapek i będzie następny odcinek. A tutaj macie następny film, tam się poprzedni film. I ja również zakładam pelerynę niebieską. Jak znikam, no efekty specjalne.